W minioną sobotę, 5 czerwca, z Jeziora Bielawskiego wystartowało kilkuset uczestników pierwszej edycji Sowiego Turu, których na starcie powitał starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski. Kontynuacja hasła, kontynuacja idei, ale w nieco innej formule, nie takiej biegowej, ale różnej. Rób ta co chce, ta jak to może, chodzić to chodzi, jak chce biegać to biega. Trasy są różne, dwie, a są tacy, którzy chcą przebyć obydwie trasy, także pełna dowolność. Natomiast ideą jest to, żeby był ruch, ruch rodzinny. Widzę tu nawet są zwierzęta, psy. Chodzi o to, żeby też pokazać, że już możemy żyć normalnie, zresztą możemy mówić bez maseczek. Cieszymy się tym, jest pogoda, słońce, trochę wiatru, no po prostu natura i pełna szczęśliwość. Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób zareagowało, przyszło i to, co widać, chodzi, biega. Fajne jest też to, że nie ma wspólnego startu. To też było taką ideą, żeby nie kumulować tu tak dużej ilości osób. O różnych godzinach startują. Kwestia jest taka, żeby przeszli trasę, zdobyli pieczątki i na końcu otrzymali medal za udział. Bardzo dobra promocja tych dwóch gmin, które tutaj, na terenie których będzie ten tur przeprowadzany. Bardzo dobra promocja powiatu, walorów turystycznych powiatu. Także myślę, że impreza, zresztą to już widać, impreza jest udana. Wśród uczestników biegu było wielu samorządowców, mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, Wrocławia, jak i najodleglejszych zakątków Polski, Świnoujścia czy Warszawy. Ale tak naprawdę to my wszyscy tutaj w Sudetach, a na pewno w Górach Sowich, mieszkamy gdzieś ciągle poza i to jest piękne w mieszkaniu w Bielawie, Pieszycach, Dzierżoniowie, Wałbrzychu. Z każdego miejsca zieleń, z każdego miejsca widać góry, z każdego miejsca jest coś ciekawego. Dla naszych kolegów i przyjaciół z Mazowsza to jest zawsze zupełnie inna Polska, piękna. Dolny Śląsk jest magiczny, piękny. Wałbrzych i myślę, że w ogóle Dolny Śląsk tu w tej części południowej jest w naturalny sposób bardzo aktywny. Niezliczona liczba imprez kolarskich, biegowych, walkingowych i podobnych. To dzisiejsze wydarzenie w Bielawie, a właściwie w Górach Sowich, bo to przecież Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, to wszystko w tle mające Góry Sowie i przede wszystkim Wielką Sowę jest piękne, jest bardzo takie, bym powiedział, właśnie dolnośląskie i sudeckie. Każdy pomysł na promocję Gór Sowich jest absolutnie dobry i wskazany, ale rzeczywiście od dłuższego czasu promujemy góry nie tylko turystycznie, ale przede wszystkim sportowo. Góry sprzyjają temu, aby po nich biegać, ścigać się i na nartach, i na rowerze, a dzisiaj będziemy to robić przy pomocy siły własnych nóg. Chcemy dotrzeć na Wielką Sowę, pokazać, jak dużo możliwości mają Góry Sowie, jakie są piękne, tą naturę, ale przede wszystkim możliwości aktywnego spędzania czasu. No właśnie widzę, że pomyliłem środek lokomocji, bo dzisiaj są biegi i spacer, natomiast ja jestem rowerem. Oczywiście żartuję, no niestety nie z różnych względów nie mogę iść ani na 20, ani na 30 kilometrów, no ale z racji tej, że jest to takie święto rekreacji, sportu w powiecie dzierżoniowskim, nie odmówiłem sobie, żeby przynajmniej przyjechać, przywitać się z uczestnikami, a przy okazji kilkadziesiąt kilometrów przejadę rowerem. Muszę być w południu z powrotem w Dzierżoniowie. Jadąc tutaj z Dzierżoniowa przez Pieszyce pod górami, no te widoki są zniewalające, można powiedzieć, i goście spoza naszego regionu na pewno po raz kolejny poznają uroki. Jak to jest pierwszy raz, to pewnie się zakocha, będzie chciał wracać. No a tutaj przypomnę, że naszą taką dewizą ziemi dzierżoniowskiej jest również rozwój turystyki. To się dzieje, to nie jest jakaś teoria, która nie wiadomo kiedy się może ziścić, bo widzimy, co się dzieje na szlakach górskich, jeżeli chodzi o ten okres zimowy, czyli biegi narciarskie, turystyka ta zimowa, no teraz również, też w czwartek miałem przyjemność chodzić po Górach Sowich, mnóstwo ludzi, coraz bardziej kulturalni, grzeczni, jest przyjemnie, miło i warto po prostu korzystać z tej rekreacji. No jeszcze nam brakuje troszkę właśnie hoteli, restauracji, tego typu obiektów, ale ja myślę, że tutaj branża prywatna, inwestorzy prywatni też zauważą, że warto tutaj inwestować, będzie tego coraz więcej. Wstyd się przyznać, że pomimo tego, że tu się urodziłem, tu chodziłem do szkoły, tu się wychowywałem, to pierwszy raz w życiu będę na sobie.
Sowie dzisiaj dzięki organizatorom tego biegu, więc to dla mnie też ważne wydarzenie. Kiedy mi pan wicestarosta zaproponował ten bieg, no nie wypadało mi wziąć tej krótszej, więc musiałem wziąć dłuższą i mam nadzieję, że nie będę jej szedł, ale też ją przebiegnę, przynajmniej niektóre odcinki. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez powiat dzierżoniowski, gminę Pieszyce oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.